15 stycznia po raz 25 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przygotowania do wielkiego finału w Tarnobrzegu już się rozpoczęły, podobnie jak rekrutacja wolontariuszy. W Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika stawili się już kandydaci, którzy chcą przyłączyć się do sztabu orkiestry. W sobotę w tarnobrzeskim sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zjawiło się wiele osób chętnych do niesienia pomocy. W tej sporej grupie znaleźli się kandydaci na wolontariuszy, którzy kwestowali już podczas niejednego finału. Z wieloma znajomymi w sztabie po prostu co roku zgłaszamy się do WOŚP-u, żeby pomagać po prostu innym. Jako harcerz też zawsze jesteśmy wywożeni gdzieś na dalsze wsie i stoimy na wsiach. Także no co roku jest zimno, no bo stoimy przez kilka godzin pod jakimiś kościołami innymi, ale po prostu no warto. Marcelina już od niemal 10 lat udziela się jako wolontariuszka. Nie jest jeszcze pełnoletnia, dlatego na rekrutację przyszła z mamą. Pomagam, bo i zbieram pieniądze, bo moja właśnie siostrzenica też ma chore serce i żeby też właśnie ta fundacja pomaga chorym dzieciom, no i żeby te dzieci no, mogły normalnie żyć jak reszta ludzi. No ja wspieram dziewczyny moje, bo mam ich 4, wszystkie były wolontariuszkami i już chyba od zawsze, odkąd pamiętam. Z każdą po kolei, z którą trzeba było, stałam, zbierałam pieniążki, pilnowałam, pomagałam. Jak mogę, tyle mogę, tyle pomagam. Nikola po raz pierwszy postanowiła wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu. Bardzo lubię pomagać ludziom i ogólnie sprawia mi to dużą przyjemność. W szkole się udzielam, w naszym kółku szkolnym. Jak mówi Dominika Żebracka z tarnobrzeskiego sztabu, wolontariuszem może zostać każdy. Wiek, doświadczenie i płeć nie mają żadnego znaczenia. Pewne cechy i umiejętności mogą jednak okazać się przydatne. Powinien być wytrwały, na pewno ciepło się ubrać, ponieważ ten 15 stycznia tutaj może nas zaskoczyć. Dużo uśmiechu na twarzy, otwartości do ludzi i tyle naprawdę wystarczy. Wystarczą chęci i każdy spokojnie tym wolontariuszem na pewno może zostać. Aby dołączyć do sztabu i zagrać podczas 25 finału tej największej charytatywnej akcji w kraju, wystarczyło wypełnić odpowiedni formularz i pojawić się na spotkaniu. Każda chętna osoba przychodzi dzisiaj do nas z wypełnioną ankietą. Mówi nam tak troszeczkę o sobie, my robimy jej zdjęcie i za parę tygodni dowie się, czy została wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku dostaliśmy 200 miejsc. Mamy nadzieję, że tyle miejsc wystarczy. W tym roku mieliśmy około 170 wolontariuszy, więc mam nadzieję, że w tym roku każdy chętny zostanie wolontariuszem. Podczas finału zaplanowanego na trzecią niedzielę stycznia zbierane będą środki dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.